Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza debata warszawska poświęcona po prostu Warszawie, to znaczy jej wyglądowi, a właściwie odpowiedzi na pytanie, czy nasze miasto jest ładne czy brzydkie. W elementarzu, z którego się uczyłem, w pierwszej klasie chyba był taki wierszyk, jaka piękna jest Warszawa, ile domów, ile ulic, ile obszarów i radości w sercu nam stolica budzi. Tam właśnie było dużo o tych obszarach, kinach, teatrach, samochodach. Zaprosiłem do studia architektów. Architektów, a jednocześnie przedstawicieli władzy tego miasta. Pana architekta Olgierda Dziekońskiego. Przepraszam, już nie architekta. To, że skończyłem studia architektoniczne, to nie znaczy, że całe życie ma się być architektem. Wiceprezydenta miasta Warszawy, pana architekta, burmistrza Jana Rutkiewicza, burmistrza dzielnicy Śródmieście. No i już nie będę tytułował pana Krzysztofa Jaraczewskiego, pana Konrada Chmielewskiego oraz dwóch, to znaczy zaprosiłem więcej, ale dwóch dotarło i zechciało w studiu, w naszej rozmowie uczestniczyć, studentów architektury, pana Konrada Surowskiego i pana Rafała Pawłowskiego. Pan Konrad jest z trzeciego roku, pan Rafał z piątego roku Wydziału Architektury. Proszę Państwa, przedstawiłem władzę i przedstawiłem architektów i od razu powiem. W momencie, w którym ukształtowały się nowe władze miasta, zaczęło się mówić w Warszawie, że miastem zaczęło rządzić lobby urbanistów. To pewnie ze względu na pana burmistrza Rutkiewicza, o którym wiadomo, że pochodzi zawodowo z biura, jak to się nazywało? Biura projektów. Biuro Planowania Rozwoju Warszawy. Biuro Planowania Rozwoju Warszawy, że to wszystko takie musi być zaplanowane, zorganizowane, no jak rozumiem totalitarne, a więc ta władza totalna po moich dwóch stronach. Pytanie, czy to prawda, panowie? Co, czy to, że pracowałem w Biurze Planowania? Nie. Ja tam nawet do dzisiaj mam urlop bezpłatny. Burmistrzem jestem czasowo. Czy tam wrócę, to nie wiem, ale na pewno burmistrzem nie zostanę do końca życia. Natomiast w takim razie, co jest tutaj prawdą? To, że rządzi lobby urbanistów? Tak. Nie wygląda na to. A czy miastem powinni rządzić urbaniści? Nie, na pewno nie. Nie, ale pan jako radny najlepiej powinien wiedzieć, kto rządzi tym miastem, a wśród radnych nie ma tak zbyt wielu urbanistów. Mówimy o radnych, mówimy o decyzjach kolegialnych. Nas jednak interesuje wygląd tego miasta, jego plany, jego sposób kształtowania, no i totalny efekt, który z tego wynika. Otóż w naszym mieście niewątpliwie istnieją plany. Istnieje w tej chwili wystawa na ulicy Miodowej, została przedstawiona, zagospodarowania Warszawy. Dużo się mówiło o tym, że nie ma planu zagospodarowania Warszawy, że ten plan jest stary, z 1982 roku. Ostatnio słyszymy o tym, że został on zmodyfikowany, jest już dobry. W planach, w założeniach polityki miejskiej na rok bieżący jest odwołanie się do tego planu. Pytanie, na czym ten plan ma polegać? Jaka jest idea tego planu? Może pan prezydent. Pierwsze, trudno powiedzieć, czy on jest dobry, bo to dopiero się okaże, jak on będzie funkcjonował i jak będzie absorbował wszystkie pomysły inwestycyjne, które przychodzą do miasta. Pan zadał pytanie, po co w ogóle plany? Myślę, że to jest pewna zbieżność semantyczna. Bardzo często traktujemy plany jako coś dokładnie zdefiniowanego, co na pewno się stanie. Ale można plan również traktować jako pewnego rodzaju zasadę działania, zasadę funkcjonowania. I plany urbanistyczne, tak jak one są robione w Polsce, jak powinny właściwie być robione w Polsce, bo nie wszędzie tak są robione, i tak jak są robione we wszystkich krajach gospodarki rynkowej, służą do tego, żeby po pierwsze zagwarantować tym, którzy mieszkają i którzy są użytkownikami terenu, pełnię ich praw, żeby oni nie byli zaskakiwani czymś, co przychodzi i co burzy ich bezpieczeństwo ekonomiczne, społeczne, psychiczne, emocjonalne, kulturowe. A po drugie, plany służą po to, żeby ci, którzy przychodzą, wiedzieli, którzy przychodzą i chcą inwestować, żeby wiedzieli, czego mogą się spodziewać w danym miejscu, jakich warunków, znowuż, ekonomicznych, jakich warunków kulturowych, czemu mają sprostać, jakim warunkom mają sprostać i również oni dzięki temu, ci, którzy przychodzą, osiągają pewne minimum gwarancji stabilności swojej inwestycji. Że jeżeli ktoś wybuduje hotel w danym miejscu,
na rogu ulicy, powiedzmy, Grzybowskiej i Jana Pawła II, to wie, że po drugiej stronie ulicy nikt nie wybuduje na przykład fabryki, bo jednak ten hotel wtedy może nie byłby taką dobrą inwestycją dla tego, kto wybudował ten hotel. I to jest chyba właśnie pytanie, czy plany mają uzgadniać relacje pomiędzy mieszkańcami, którzy mają swoje działki, czy plany mają być realizowane na przestrzeni miasta, które jest własnością tego miasta. My w Warszawie mamy bardzo wygodną sytuację, bo większość działek jest skomunalizowana, nie jest własnością prywatnych właścicieli i u nas żaden problem przebija sobie ulicę. W innym mieście, w mieście, gdzie byłyby to prywatne działki, no byłby to jakiś problem. Otóż to jest pytanie, czy lepiej, żeby miasto było właścicielem i mogło sobie dowolnie malować na swojej mapie swój kształt, czy to powinno się kształtować właśnie na tej zasadzie, że ja sobie tutaj postawiłem hotel, a naprzeciwko sąsiad. Ale ja dobrze zrozumiałem pytanie, czy było to pytanie o to, czy plan ma być mieszkańców, czy plan ma być władzy? Dokładnie. Nie ma takiej opozycji. Otóż wszędzie na świecie ta władza reprezentuje interes mieszkańców, czy jeszcze szerzej użytkowników. Zawsze problem jest pomiędzy właścicielami, którzy chcą, żeby taki plan pozwolił im jak najwięcej na tym terenie zarobić, a interesem publicznym. To nie jest sprzeczność między mieszkańcami i władzą, a sprzeczność między władzą reprezentującą w gorszy lub lepszy sposób, bo to często się zdarza, że bardzo zły sposób. A właścicielami, którzy po prostu chcą handlować tymi terenami. Plan nie oznacza również w żadnym wypadku, w ogóle nie ma takiej asocjacji bezpośredniej, za wyjątkiem u nas historycznej, ale na świecie nie istnieje, między planem a totalitaryzmem. Otóż w Nowym Jorku plan funkcjonuje od lat 20. jest corocznie uzupełniany i tam można się z tego planu dowiedzieć, do jakiej wysokości na danej alei ma być kamień, z jakiego kamieniołomu, w jakim dokładnie odcieniu, bo tak uzgodnili między sobą właściciele i władze. Jest to po prostu plan narastający, który daje reguły, ale to jest pytanie o to, czym w ogóle taki plan jest. Bo wyobrażenie potoczne jest o tym, że plan jest wizją. Natomiast plan niekoniecznie musi być wizją, ale to jest duży temat. No a nie, właśnie, że akurat ten temat chętnie podjął, że plan jest odzwierciedleniem pewnego poglądu, czym miasto ma być, czym, do czego ono dąży. I wydaje mi się, że tutaj z Warszawą jest pewien problem, że Warszawa od kilku lat jak gdyby znajduje się w zupełnej nowej sytuacji, a za 10 lat się znajdzie, jeżeli Polska dołączy do wspólnego rynku, w zupełnie totalnej innej sytuacji, gdzie będzie stolicą, jedna z wielu stolic całej Europy, gdzie będzie konkurować Warszawa może z Frankfurtem, prawda? Nie musi być z inną stolicą. I dla mnie pytanie jest, w jakim sensie ten plan zagospodarowania odzwierciedla jakąś głębszą wizję, coś, co nas przeciągnie do XXI wieku, aby tak, żeby mój syn, który teraz ma 3,5 lata, chciał w Warszawie zostać. Dla mnie jest to też problem tego, co zrobiono po wojnie, co zaplanowano. To znaczy, ja powracam do linearnego systemu ciągłego, to znaczy Warszawa jest po trosze takim bękartem tego systemu, rozciągnięta od Natolina do Chotomowa, bez komunikacji szybkiej, bez obwodnicy, jest miastem rozbitym. Jeśli narysuje się usługi ogólnomiejskie w Warszawie, to widać, że ta siatka się kompletnie rwie. Jednocześnie jest to miasto, dla mnie również zgadzam się z tym, ogromnej nadziei, ponieważ no, komuniści nie mieli pieniędzy, żeby na przykład zabudować Skarpę Warszawską, żeby zabudować centrum w rodzaju szkolenia partyjnego. Ta Skarpa, fenomen urbanistyczny w mieście, który rozciąga się na przestrzeni 20 paru kilometrów, jedyna różnica poziomu w mieście, od 16 do 26 metrów, jest właściwie ogromną szansą dla miasta, ogromną szansą dla Warszawy. Jeśli można, ja bym się nie zgodził, bo wypadają takie sformułowania. Komuniści, którzy planowali 240-hektarowy
Centralny Park Kultury, z którego właśnie dlatego, że nie mogli sobie dać rady ze swoimi wizjami, a chcieli zostawić Skarpę i całą Wisłę jako zieloną, zostało 40 hektarów wszystkiego. Naprawdę kapitalizm jest w stanie zabudować, komunizm w żaden sposób nie. Pan Rutkiewicz mówił przed chwileczką o tym, że plan powinien dogadywać mieszkańców z władzami. Zapytajmy mieszkańców, nie. Co myślą o wyglądzie naszego miasta. Studio, poproszę o materiał filmowy. To jest właściwie dosyć przypadkowe bardzo często zabudowa taka, no nie widzę tam myśli żadnej. Uważam, że jest za dużo tych takich, nazwijmy to, pseudonowoczesnych gmachów. Jestem zwolennikiem raczej starszej zabudowy. Inne miasta Europy wyglądają ładniej, prawda? Budowana jest ona za czasów komunizmu, jak wiemy. Nie we wszystkich dzielnicach ta architektura mi się podoba. Ale są dzielnice piękne i Warszawa może konkurować i z Paryżem również, jeżeli chodzi o Stare Miasto. Podoba mi się bardzo Intraco, hotel Holiday, europejski, Bristol odnowiony, piękny hotel. Tylko wszystkie za drogie dla ludzi pracy. Pięciogwiazdkowe, hotele są potrzebne dwugwiazdkowe, nie takie drogie. No właśnie. Nie takie drogie. Kiedy powstają konkursy, kiedy są wielkie plany, mamy znakomite, wielkie i piękne hotele, no tylko że nie powstaje ta sieć drobnych, tanich hotelików. Może zapytajmy, co z hotelami, co z podstawowymi realizacją podstawowych potrzeb mieszkańców, kiedy to wszystko jest załatwione takim odgórnym planem i konkursem. Ale o ile w naszych warunkach władza miałaby dla mieszkańców budować hotele? Czy hotele są podstawowym elementem mieszkańców? Nie, proszę pana. Dla kogo innego? Wydaje mi się, że podstawowe pytanie to jest, co to jest miasto? Zresztą pan przed chwilą o tym mówił. Miasto jest dla mieszkańców odczytywane poprzez dwa rodzaje. Poprzez wymiar publiczny miasta i to są te właśnie symbole usług ogólnomiejskich, to są te wielkie place lub małe place, to są te miejsca, które wszyscy używają i które traktują jako wyróżniki miasta. Ale miasto to jest również miejsce swojego zamieszkania. To jest to najbliższe miejsce swojego wokół swojego domu, które powinno być spełniać wszystkie warunki dobrego życia. Powinno być ciche, miłe, przyjemne, z miejscem dla dzieci, z małym sklepikiem i tak dalej. I teraz na to wszystko trzeba nałożyć to, o czym wszyscy w tej chwili mówimy lub o czym wszyscy słyszymy, czyli gospodarkę wolnorynkową. Jak gospodarka wolnorynkowa funkcjonuje w mieście? To nie jest tak, że miasto buduje hotele, bo nie miasto buduje hotele, to inwestorzy budują hotele. I dlaczego je budują? Nie dlatego, żeby spełnić słuszne potrzeby mieszkańców, tylko po to, żeby zarobić pieniądze. A cóż, na razie pieniądze najlepiej się zarabia na hotelach pięciogwiazdkowych. No poza tym jest wyobrażenie fałszywe, że robi się jakiś plan i jak się zrobi ten plan, to już jest wszystko dobrze, bo potem ta władza realizuje. Otóż miasto się nie buduje dlatego, że władza cokolwiek robi. W sensie inwestycyjnym. Miasto buduje się dlatego, że miasto jest w stanie przyciągnąć inwestorów. Tak jest wszędzie na świecie. U nas do tej pory był to zmonopolizowany jeden bank czy jedna kasa, jedna kieszeń państwowa. I stąd powstało fałszywe wyobrażenie, że to tak jest zawsze. Natomiast faktem jest, że miasto powstaje dlatego, że jest tutaj działań tysiące naraz różnych. Każde działa w swoim kierunku. Otóż w tej sytuacji plan nie może być w ogóle wizją jakiegoś stanu świetności docelowej. Plan jest pewną raz ofertą, czyli powiada w tym miejscu można zrobić to, w tamtym miejscu można zrobić to. Ale drugie jest samo ograniczenie, pod określonymi warunkami, ale druga rzecz jest samo ograniczeniem się władzy. Władza powiada, spełniłeś takie warunki w tym miejscu, to znaczy, że ty możesz budować. Bo inaczej władza powiada, ty mi się nie podobasz, dlatego ty tu nie będziesz budował. Nie, ale wizję można mieć. Paryż ma wizję, że chce być stolicą kultury Europy. I Mitterrand wkracza w to, organizując te wielkie konkursy światowe, pomniki kultury wstawia, prawda? Frankfurt chce konkurować z Londynem, żeby zostać stolicą finansową Europy. I robiąc to, zrobił pasmo muzeów wzdłuż rzeki, prawda? Żeby było to miasto atrakcyjne dla ludzi biznesu, żeby tam... To był wkład miasta. Żeby się dobrze robiło pieniądze w tym mieście. No właśnie, tak, ale to jest jak gdyby spełnianie pewnych wizji, dwie różne wizje, prawda? Nie, to jest Nowy Jork dla zarabiania pieniędzy. Nie, ale Nowy Jork, pan mówi, że miasto tutaj nie ma coś do, nie może jak gdyby kontrolować. Nowy Jork w swoich wieżowcach powiedział, że zrobi ulgi podatkowe, o ile wieżowce będą podwyższone
i część przyziemna, prawda, będzie oddana ludności, że można było przejść, będą restauracje i tak dalej. Finansowo dla właściciela to się nie opłacało. Dopiero, ale o ile wiem, nigdy to nie było robione dla wizji wyższego Nowego Jorku, tylko było robione dla przestrzeni publicznych na dole. Takie ulgi się daje wszędzie w zamian za remont stacji metra, to jest normalne w Nowym Jorku. Robisz tak. pod ziemią większą ilość parkingów bądź stacji metra, kosztuje cię ten teren mniej. Wolno ci przekroczyć pewne warunki planów. Ale ja rozumiem, że tu nastąpiło pewne nieporozumienie, znowuż semantyczne, bo to, co pan mówi, to jest kwestia potrzeby wizji tożsamości miasta. Ale wizja tożsamości miasta to nie jest to, co jest zawarte w dokumencie w końcu formalnym i prawnym, czyli nazywającym się plan zagospodarowania przestrzennego, który opisuje reguły i warunki. To powinno być konsekwencją tego. To, co pan mówi, to jest pewną. To, co pan mówi, jest pewną. Macie taką wizję. Czy po prostu, nie wiem, Paryż na przykład zrobił kilkanaście lat temu taką analizę, jak chodzą ludzie po mieście. I z tej analizy wynikało, gdzie trzeba postawić operę na placu Bastylii, bo ludzie dalej już nie szli. Gdzie Muzeum Picassa i tak dalej, i tak dalej. To była analiza prowadzona przez kilka lat. No nie, nie tylko. Na szczęście w Paryżu nie realizuje się tego, co oni teoretycznie wysnuwają, tylko cały czas robi się pod naciskiem inwestorów. Zapytajmy teraz mieszkańców Warszawy, co oni myślą o planie. Poproszę o kolejny materiał. Powinna tą właśnie tak zwaną przypadkową zabudową, która dla mnie osobiście no jest okropna. Jeśli jest pewna kontynuacja tradycji kulturowej, wtedy może powstać chaotycznie, jest pewien ciąg zachowany. No według planów naturalnie architektonicznych, od tego był naczelny architekt Warszawy, nie wiem czy teraz jeszcze jest, czy nie istnieje taka instytucja. Żywiołowości nie można uniknąć, prawda? Ale w ogóle powinny być plany. I oglądamy w tej chwili plany, czy raczej może projekty architektoniczne, które są demonstrowane w budynku prezydenta miasta na ulicy Miodowej. No otóż właśnie przy okazji tych planów i projektów mówi się w Warszawie, mówi się na architekturze, że ta urbanizacja, to opanowanie rządzenia polityki miejskiej przez urbanistów doprowadza do tego, że te poszczególne projekty są wygrywane przez, konkursy na te projekty są wygrywane przez kolegów pana burmistrza Rutkiewicza z roku, pana Olgierda Dziekońskiego z roku, no bo oni mają na to jakiś wpływ, a rzeczywiście w budżecie Urzędu Miasta, który przeczytałem, istnieje taka funkcja, nazywa się to architekt miasta w tej chwili, już nie naczelny architekt, jest spora sumka, bo 7 miliardów złotych przeznaczone właśnie na konkurs. No i teraz jest moje pytanie, gdyby to wszystko było podzielone, gdyby to była moja działka, pana Dziekońskiego działka, istnieje jakaś działka Dziekońskich, czy też tak zwana kamieniczka Dziekońskich w Warszawie, nie wiem, czy to własność pana prezydenta, no to by sobie tam zbudował pomnik albo hotel, prawda, a naprzeciwko ktoś by zbudował co innego. Kiedy to wszystko komunalne? Kiedy się powołuje komisje składające się z bardziej lub mniej wątpliwych autorytetów? No w tym momencie oczywiście już jest pole do takich plotek, ploteczek, pomówień, wątpliwości. No moje pytanie, czy miasto ma powstawać poprzez właśnie konkursy takie socjalistyczne, czy też ma powstawać według mojego gustu za moje pieniądze? A moje pytanie, czy informacja o mieście ma iść poprzez plotki? Bo większej bzdury to ja nie słyszałem, zwłaszcza, że mój urząd i ja jestem skłócony zarówno z kolegami pana z Rady Dzielnicy Śródmieścia, jak z panem prezydentem, co do tych konkursów, ponieważ ja się bronię przed tymi konkursami. Uważam je za rodzaj haraczu płaconego środowisku, a nie za bardzo pożyteczną dla dzielnicy czy dla miasta rzecz, z wyjątkiem konkursów dotyczących idei i z drugiej strony z wyjątkiem konkursów, które organizuje inwestor, a nie miasto. To aż tak ten, bardzo, który chce uzyskać po prostu dobrego autora projektu. To aż tak bardzo się nie kłócimy w takim razie, bo ja uważam, że konkursy do tego samego mają służyć i zresztą tak są właśnie przeznaczane te pieniądze, o których pan mówił w budżecie. A te jury nie powołują urzędnicy, tylko te jury powoływał na przykład SARP. Mhm. A co na to SARP? To samo słyszałem o konkursie międzynarodowym, że to myśmy wybrali swoich, chociaż urząd w ogóle nie wskazywał tam żadnych jurorów.
Tylko konkursy to jest dla mnie pewien początek drogi. Przecież był konkurs na hotel na tyłach Teatru Wielkiego. Od 3 lat nic się nie dzieje. To znaczy, jeśli my będziemy organizowali znowu konkursy i czekali znowu całe lata na to, żeby inwestor... A kto miałby to zrobić? No, inwestor, ale nie, tak? No nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ta procedura od pierwszej nagrody konkursowej do realizacji została w jakiś sposób unormowana i przyspieszona. To znaczy miasto ma wybudować inwestora, to znaczy, żeby nie, on sobie mógł zarabiać. Nie, tak? Każdy inwestor, który przyjeżdża do Warszawy, się skarży. Coś jednak musi w tym być, że on po prostu w Pradze czy w Budapeszcie nie ma takich problemów jak w Warszawie. No, też nie przesadzajmy, no, dlatego że proszę zwrócić uwagę na tych kilku inwestorów, którzy tak się skarżyli i w tej chwili siedli, dlatego że nie mają pieniędzy. Nie chcę tutaj patrzeć. Nie zorganizowali inwestowania. Nie dostali pieniędzy i to nie dlatego nie dostali pieniędzy, że formalności u nas długo trwają, bo trwają bardzo krótko, ale po prostu dlatego, że okazało się, że ich projekty są nieatrakcyjne. Nieatrakcyjne. Przestrzennie, po prostu nieatrakcyjne finansowo. Ale wydaje mi się, że rola konkursu jest trochę większa i szersza niż po prostu wybieranie dla inwestora czy dla jednej poszczególnej osoby jeden poszczególny projekt, że tak i tak ma wyglądać. To jest właściwie proces dyskusji czy możliwość szerszej dyskusji w ogóle, co my chcemy widzieć w Warszawie. To jest coś, co powinno być otwarte publicznie. Czy ta osoba, czy to wygra, to jest jak gdyby... Kolejna sprawa, ale pierwsza, najważniejsza jest sprawa, że to daje szansę, że wszyscy widzą, wszyscy mogą się wyrażać i czy te poglądy będą tym razem brane pod uwagę. Potem buduje się co innego, bo inwestor akurat tego nie chciał, bo się wypowiadają architekci. Ale wtedy wychodzą następne. W następne to wychodzi jako wytyczne, że publiczność czy miasto chce to i to. Pytanie do studentów. Czy dla panów takie konkursy to jakaś szansa? To zależy jakie. Bo jeżeli jest w konkursie warunek uprawnień projektowych, to szansa. To musimy zawsze startować z architektem, który ma już te uprawnienia. A myślę, że... Ale tak, chyba tak. Każdy konkurs jest szansą dla tego, kto się tym zajmuje. A to coś ciekawego dla pana. To, co żeśmy uzgodnili ostatnio z panem Dziekońskim. Organizujemy konkurs na pomysły na zagospodarowanie Wisły między uczelniami. Tak, wyłącznie dla studentów. Dla studentów głównie, jako głównie robiących, studentów. Natomiast z prowadzącymi kimś tam z uczelni, ale mówili mi, że finansujemy to... SARP się zamyka, że jakieś ogromne utrudnienia z dostępem do zawodu, że ale, jakieś 5-letnie karencje. Proszę bardzo, ja nie jestem działaczem SARP-u, zdaje się, o ile wiem, w naszym środowisku. Ja nie należę do SARP-u. W naszym środowisku, zdaje się, pan kolega inżynier jest. Ale mnie się wydaje, że SARP jest to jedna sprawa. Jest to korporacja zawodowa, czy jest to stowarzyszenie ludzi, którzy zajmują się projektowaniem. I chciałem zwrócić uwagę, że proszę zwrócić uwagę, koszt projektu w koszcie inwestycji. Otóż koszt projektu w koszcie inwestycji to jest w zależności od kraju, miejsca i rodzaju budynku. Od 4 do 7%. I w związku z tym można powiedzieć, parafrazując, tyle jest ważna architektura w całości inwestycji. Tylko tyle jest ważna architektura. I dlatego, jeżeli my mówimy i dużo dyskutujemy na ten temat, projekty, architekci, prawda, spółki pomiędzy panem burmistrzem Rutkiewiczem Dziekońskim i jeszcze innymi architektami, to naprawdę nie to decyduje o kształcie Warszawy i o tym, czym ona będzie i jak ona będzie wyglądała. Strasznie dużo mówimy o planach, a ja bym chciał panom pokazać Warszawę. Poproszę o kolejny obraz ze studia. Filmowane z trasy Łazienkowskiej, jakiś dom kultury, torwar. Przedwojenny. Dziwny. Przedwojenny budynek harcerstwa polskiego. I to bardzo dobra architektura. Kawałek trasy, przyjrzyjcie panowie tej panoramie. Jakieś domy, dziwne, tam jakiś kawałek niewidoczny w tej chwili dom. I moje ukochane liceum Batorego tam we tle. Taka to panorama, przy której sobie tak jest, przestanąłem. To jest skutek wizji urbanistów, którzy przebili sobie przez środek miasta trasę. Ona otworzyła bebechy miasta. Przypadkowo wystawiony dom harcerzy polskich, przedwojenny zresztą, bardzo dobra architektura dla małej uliczki, nagle został otwarty na wielką trasę. Inna rzecz to ten kościół ze snu braci Grimm. Ale z drugiej strony to są koszty, ale to są też koszty rozwoju ale miasta. Tyły kamienic i tak dalej, to jest wszystko otwarcie tego, co miało być ukryte w mieście. Nie zrobiono konsekwentnie dalej za tym, nie obudowano tej trasy. Nie dostosowano tej architektury do trasy. Kto miał obudować?
No, kto? Przecież budują, jeszcze raz budują inwestorzy, nie budują architekci. Tu uznałbym do pewnego stopnia winę władz, która powinna wyciągnąć konsekwencje z tego, że otwiera tyły miasta. Znaczy, ja o ile wiem, to trasa Łazienkowska to już była w założeniach, kiedy projektowano Saską Kępę w tym miejscu, w którym przebiega. Natomiast ta panorama co innego zwróciła moją uwagę, że miasto w ogóle rośnie jak naturalny organizm, bo jest takim organizmem. Natomiast co innego jest przerażające w Warszawie. Są krzywe chodniki, dziurawe jezdnie i generalnie brud. I tak jak oglądaliśmy tę panoramę, no to tak wygląda po prostu. I jestem pewny, że większość tych mieszkańców, którzy się wypowiadali w tych sądach, byłoby zupełnie inaczej nastawieni do tego, co się dzieje w Warszawie, gdyby było po prostu czyściej. A czy to jest sprawą architektów, to jest... czy władz miasta, które nie sprzątają chodników, nie zamiatają, cudzienki kanalizacyjne są zatkane. Takie, to jest zupełnie inna sprawa oczywiście. No i oczywiście jeszcze jest to, jaką architekturę się zatwierdza, to znaczy zatwierdza. Czy jeżeli stawia się tak, jak ja na przykład jeżdżę do Kalisza, tam stoi w środku starego miasta średniowiecznego w korzeniach, architektura neutralna, czyli nijaka. I ta nijaka architektura jest brudna i najbardziej wychodzi na plan pierwszy po prostu. Pan Surowski. Ja właściwie mam tutaj bardzo takie aktualne dla mnie wrażenia i jakieś takie świeże, bo dopiero od 3 miesięcy studiuję w Warszawie i tak od razu takie wrażenie, że wszystko dzieje się właściwie w centrum Warszawy. Pomijając to, że jest to jeden wielki bałagan, ale to jest... Wszystko dzieje się wokół centrum, a reszta Warszawy tak jakby została pominięta i zapomniana. Wszystko jest takie szare, brudne i nie ma żadnego porządku. No właśnie, nie ma porządku. Ja bym na zakończenie naszej dyskusji chciał panów zapytać o styl. Jak się kształtuje styl? Mnie uczono w szkole, że najłatwiej rozpoznać styl po wyglądzie kościołów. Jak te okienka okrągłe, to takie łukowate, to romańskie, jak bardziej spiczaste, to gotyckie. To pomyślałem, że może właśnie te wielkie inwestycje Panu Bogu oddane, kościelne, coś nam pokażą. Poproszę studio o ostatni już materiał filmowy. I popatrzcie panowie, to jest ten właśnie kościół, którego stylu doprawdy trudno mi dociec. Elementy klasyczne, gotyckie, romańskie. A to jest to, co się w tej chwili buduje. Na Ursynowie, to archetypowa w tym kościele jest. Na Ursynowie się to buduje przy ulicy chyba Witosa, jeden z tych kościołów. To kościół przy trasie Łazienkowskiej, przy Wisłostradzie powstający. To kościół gdzieś w okolicy ulicy Wilanowskiej. No, bardzo dużo tych budowli. Muszę powiedzieć, że jakoś interesujące. Mam wrażenie, tak jak to przejechałem samochodem z kamerą i to oglądałem, że jakby coś drgnęło, jakbyśmy wyszli z tego gomułkowskiego kwadratu sześcianu, nawet tego gierkowskiego osiedla. I te kościoły na tle tego budownictwa wydają mi się coś sygnalizować, ale nie wiem co. Czy jest jakiś porządek? Ja nie mam tego typu obciążeń. Po pierwsze, ja się nauczyłem w czasie studiów, niekoniecznie ze studiów, że styl to jest to, co się tworzy przez wieki i kodyfikowane jest na końcu, a nie wcześniej, żeby tak było właśnie. Druga rzecz to to, że z tych kościołów między innymi wynika, że no nie może się urodzić coś, co jest w części przynajmniej z tego, co tu pokazywano, popłuczynami architektury z innych stron. Nie może stworzyć tu żadnego specjalnego stylu, ale do tego nie warto chyba tego stylu specjalnie na siłę tutaj wprowadzać. Samo się tu coś urodzi, urodzi się z dobrych wzorców tutaj, gdzie indziej, jeżeli się tu adaptuje, jeżeli się zaasymiluje tutaj po prostu. Natomiast najlepiej, żeby z tutejszych wzorców tworzyło się coś sensownego, ale to są lata. Ale to są lata. Nasz czas się kończy. Myślę, że dyskusja o architekturze będzie trwać. Myślę, że jednak po nas pozostanie jakiś styl. No, pozostanie Warszawa po prostu. Mam nadzieję, że bez defonos paryskiego. I to, co w niej jest najpiękniejsze, czyli zieleń, skarpa, stare miasto, ciągi historyczne, place. To, czego się praktycznie nie zauważa w takim codziennym właśnie chodzeniu po krzywych chodnikach. Dziękuję panom, dziękuję studentom, dziękuję państwu.